Witam Was serdecznie, z tej strony Anna Deja, a to kanał Pierwotnej Mocy. Dzisiaj oświetlimy temat mięśni dna miednicy, czyli mięśni zlokalizowanych w okolicach naszego krocza. Wciąż jeszcze jest to temat tabu, za mało rozwiany, za mało podświetlony. Zarówno u osobników płci męskiej, jak i żeńskiej szalenie istotny. Pozostań ze mną do końca, dlatego że na samym końcu tego filmu będą bardzo ciekawe perełki właśnie w tym temacie. Gdzie są zlokalizowane mięśnie dna miednicy? Tak, żeby zwizualizować. Na chwilę poproszę Was o to, żebyście skupili się na swoich pośladkach. Kości, na których siedzimy, zwykle łatwiej to wyczuć na krześle, niejakie guzy kulszowe, spróbuj sobie je wybadać palpacyjnie, czyli dotykasz od tyłu swoich pośladków, ewentualnie siadasz na krześle i właśnie te wypustki kościste to są guzy kulszowe. Powinny być równe, proporcjonalnie ustawione. Do nich zaczepiają się mięśnie dna miednicy, następnie spojenie łonowe od frontu, również do niego i do kości guzicznej, kość ogonowa, tamta struktura do dołu, to ta kość. Zwykle mamy takie nieprzyjemne odczucie z dzieciństwa na sankach, jazda, gdy upadniesz, spadniesz to właśnie na tą kość, bardzo boli, duże odczucia, niestety bolesności, zakończeń nerwowym tam sporo właśnie się znajduje. Czyli niejaki diament, spojenie łonowe, guzy kulszowe i kość guziczna. Ten złoty diament tworzy strukturę niejakiego hamaka w niektórych przypadkach, ale również powinny one działać jak trampolina. I teraz kolejny punkt bardzo istotny w tym wykładzie. Kiedy mięśnie dna miednicy, cała nasza podstawa, powinny działać jako hamak, wiszący hamak utrzymujący narządy wewnętrzne, a kiedy jako sprężysta trampolina. Góra, dół. Już możesz sobie to zacząć wyobrażać. Wiszący hamak, sprężysta trampolina. Bardzo istotne, by w procesie rozumienia działania mięśni dna miednicy uzmysłowić sobie jeszcze przeponę, czyli mięsień oddzielający klatkę piersiową od jamy brzusznej. Przepona bowiem współgra z mięśniami dna miednicy, czyli mięśnie dna miednicy często nazywane są przeponą dolną, przeponą miednicy. Tak w istocie jest, taką mają też funkcję. I teraz, gdy biorę wdech, przepona właściwa schodzi do dołu, spycha narządy wewnętrzne delikatnie w kierunku miednicy i wówczas, żeby było tu więcej miejsca, żeby było to bardziej komfortowe, no to mięśnie dna miednicy schodzą do dołu i w tym momencie pełnią funkcję wiszącego hamaka. Ale nie wiszącego bezwładnie, nie przesadnie rozciągniętego. Chodzi o to, by zachował on strukturę, by sprawność tych funkcji dna miednicy była na należytym poziomie zachowana. Ale do tego później przejdziemy. I teraz wraz z wydechem przepona górna, właściwa, unosi się tak, żeby powietrze mogło wyjść przez usta czy też przez nos na zewnątrz. Natomiast mięśnie dna miednicy wracają do swego pierwotnego ułożenia, czyli automatycznie zamieniają się sprężystą trampolinę i dalej sprawują swoją funkcję. Zatem jak widzicie, te dwie przepony względem siebie współgrają, one współpracują ze sobą. Gdy natomiast jest zaburzone działanie przepony właściwej, czyli jest nadmiernie ściśnięta, ciasna, skurczona, albo tak samo w przypadku mięśni dna miednicy, no to któreś z tych ogniw przestaje pracować optymalnie i niestety dochodzi do wielu dysfunkcji, o których powiemy zaraz. Jakie dysfunkcje rozróżniamy względem mięśni dna miednicy? Mamy głównie dwie możliwości. Jest to nadmierne ich napięcie, bądź też nadmierne, niekontrolowane rozluźnienie. I teraz rozważmy ten pierwszy przypadek, który ostatnio jest dosyć częstym, jak się okazuje, zjawiskiem. Nadmierne napięcie mięśni dna miednicy spotyka się często u młodych kobiet dbających o swoje ciało, dbających o siebie, przede wszystkim też o wygląd, które
obawiają się, by ten brzuch jakkolwiek się rozszerzał przy wdechu i ciągle permanentnie ten brzuch trzymają na wodze, w niejakim napięciu. No niestety przesadnym napięciu, bo mięsień powinien działać zarówno w pełnym skurczu, jak i rozkurczu. Jeżeli ten proces jest zaburzony, no to dochodzi do patologii czy pewnego rodzaju dysfunkcji. Takiej jak na przykład nadmierne napięcie mięśni dna miednicy. Co wpływa jeszcze na nadmierny ścisk, napięcie w obrębie miednicy? Wszelkiego rodzaju trudne przeżycia, traumy związane właśnie z okolicą krocza, intymności kobiet. Więc również temat do przepracowania. Permanentny ból z okolicy, czy to macicy, jajników, problemy z jajnikami, wzrost różnego rodzaju, mięśniaki, endometrioza, to wszystko może być też przyczyną nadmiernej bolesności, napięcia psychicznego w obrębie dna miednicy. I tutaj tak samo działa to w przypadku mężczyzn. Nadmierne spięcie psychiczne u mężczyzn często właśnie gromadzi się w miednicy. Oni często tłumią emocje, nie wyrażają ich i wszystko schodzi do podstawy. Czyli tam jest dużo spięcia, niewyładowanej energii, ścisku przesadnego. U kobiet ta miednica, biodra powinny chodzić nieco luźnie, to znaczy mamy przyzwolenie na to, by tymi biodrami nieco bardziej ruszać. Tak odgórnie, społecznie jest to bardziej akceptowane. Natomiast szalenie istotne, by w przypadku mężczyzn tą miednicę rozruszać na wszystkie kierunki, różnego rodzaju krążenia, bujanie. Właśnie miednicą przyczynia się do rozmasowania tych narządów wewnętrznych, mięśni na miednicy, usprawnienia, wszystkie włókna wówczas się angażują. Więc takie proste ćwiczenie, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, to jest bujanie miednicą, ruch w tańcu, razem, wspólnie, osobno, bez znaczenia, ale żeby to funkcjonowało, żeby dbać o to, żeby skupiać właśnie na tej podstawie jak najwięcej uwagi. Taka mała dygresja. O ćwiczeniach będzie pewnie w kolejnych odcinkach. Dzisiaj trochę więcej teorii i od strony przyświetlamy temat w ogóle. Okej, druga grupa to są osoby z nadmiernym rozluźnieniem mięśni dna miednicy, czyli jest tam brak kontroli, jakby utrzymania napięcia odpowiedniego. I są to na pewno kobiety po okresie ciąży. Ten okres powinien wracać do pierwowzoru, ale jeżeli nie jest wspierany albo coś po drodze nie funkcjonuje tak jak trzeba, to niestety ta miednica kobiety no nie wraca nawet do 50% tej sprawności, która była przed. Dlatego tak ważne, że można to wypracować, ale trzeba nad tym się skupić i pokłonić. Wszystkie osoby niedbające o postawę ciała. Nieprawidłowa postawa ciała, choćby nawet taka, którą współcześnie najczęściej przybieramy, wszystko napiera do brzucha, zaokrąglenie pleców, odcinek piersiowy, lordoza pogłębiona, odcinek dolny, przeprost kolan, głowa wysunięta, ciężar ciała, środek ciężkości wysunięty, wszystko za mocno dociska naszą miednicę, naszą podstawę, no i dochodzi z czasem do rozluźnienia, do napierania narządów wewnętrznych, do dysfunkcji takich jak wypadanie narządów, obniżenie narządów. Kolejna grupa borykająca się z tym nadmiernym osłabieniem mięśni dna miednicy, no to osoby otyłe. Otyłość przyczynia się do tego, że więcej ciężaru niestety spada na dno miednicy, więc numerem jeden w prewencji jest właśnie dbanie o siebie, dbanie o ten BMI, stosunek wysokości ciała do masy ciała. Osoby w okresie menopauzy, osoby starsze, u których już to funkcjonowanie mięśni dna miednicy jest coraz słabsze, jeżeli nie ma tam aktywności fizycznej i odpowiedniej prewencji, higieny mięśni dna miednicy. Również istotnym faktem jest tutaj dysfunkcja
z układu oddechowego, czyli nadmierny kaszel, katar, jeśli potrzebujemy wydmuchać nos, no to też zwiększamy ciśnienie śródbrzuszne i wszystko schodzi do środka. Jak ten kaszel się utrzymuje, stale jest tam docisk, wyrzut właśnie do tych mięśni dna miednicy, no to niestety również takie osoby borykają się z osłabieniem dna miednicy, i to mężczyźni, i kobiety, więc też na to warto zwrócić uwagę, że to może być przyczyną. Generalnie dzieci współcześnie rodzą się znacznie większe, ich głowa jest dużo większa niż kiedyś, więc przez kanał rodny kobiety, żeby przeszły, musi być dużo więcej tam siły wypychającej. I niestety dochodzi do wielu właśnie dysfunkcji. No dobra, ale teraz tak życiowo praktycznie, dla kogo ten temat powinien w ogóle być podesłany, interesujący? Kto powinien się nim zainteresować? No właściwie każdy. Jak wcześniej wyjaśniłam, te mięśnie są bazowe, kluczowe, są podstawą do naszego prawidłowego funkcjonowania w ciągu dnia. I to nie chodzi tylko o kobiety, ale i o mężczyzn. I mężczyźni, i kobiety te mięśnie mają. One się troszeczkę różnią i zaraz o tym powiem, natomiast pełnią niebagatelną funkcję w obu przypadkach. Zatem mężczyźni, zapraszam, zostańcie jeszcze dłużej z ciekawości zwykłej albo do lepszego poznania właśnie miednicy swojej kobiety. Ten temat szczególnie interesuje również kobiety, które mają problemy takie jak nietrzymanie moczu, nietrzymanie gazów, niestrawności, problemy z trawieniem, bóle w odcinku dolnym kręgosłupa, bóle z okolicy kości krzyżowej, pachwin, dyskomfort generalnie w obrębie miednicy, ciągłe odczucie parcia. Z nietrzymaniem moczu jest tak, że jest to temat podświetlany tylko w kierunku kobiet, ale u mężczyzn również się to zdarza. Interesują się tym tematem również kobiety, które mają dyskomfort w zbliżeniach seksualnych. Bolesność, nadmierne napięcie, dyskomfort psychiczny, więc również one powinny tym tematem się zająć. Albo, drodzy mężczyźni, jeżeli widzicie, że wasze kobiety mają z tym problem, pokierujcie je do tego filmu. Jaka jest różnica w budowie mięśni dna miednicy u mężczyzn, a jaka u kobiet? Wrzućmy na taśmę miednicę kobiecą. Jest ona znacznie szersza. Przygotowuje się jakby do porodu, do utrzymania dziecka w drogach rodnych, czyli do zrobienia mu miejsca. Tak pierwotnie zostałyśmy zaprojektowane. Natomiast kobieca męska jest znacznie węższa i nieco wyższa poprzez to. W przypadku kobiet a mięśnie dna miednicy mają w sobie wkomponowane trzy otwory. Zapewne już się domyślacie, jest to cewka moczowa, jest to pochwa i jest to odbyt. W przypadku mężczyzn są to dwa otwory, czyli cewka moczowa i odbyt. I teraz z takiego biomechanicznego punktu widzenia, już na starcie kobiece mięśnie dna miednicy są osłabione przez ten dodatkowy otwór, jakim jest pochwa. Być może masz wątpliwość, czy ten film jest aby na pewno dla ciebie. Przecież chcesz dobrze wyglądać, mieć wyrzeźbioną klatę na brzuchu, funkcjonować na co dzień, a nie skupiać się na jakichś mięśniach dna miednicy, o których tak niewiele wiadomo i to taki ciemny temat w czarnym lesie. Ale czy aby na pewno? Żeby dobrze wyglądać i żeby brzuch funkcjonował sprawnie, żeby talia była wąska, żeby ta klata na brzuchu również dobrze wyglądała i nie szkodziła, zarazem, żeby proces dochodzenia do tej kraty nie szkodził na całe dno miednicy, na całą twoją strukturę, no to niezbędne jest zacząć od podstaw. Wiadomo, że budujemy od podstawy, a nie od wierzchołka, niejaką wieżę, w tym przypadku konstrukcję, jaką jest człowiek i jego ludzkie ciało. Więc zacznijmy od tej podstawy, która nas nosi, niejakie zawieszenie, czyli miednica od dołu jest zamknięta tą strukturą mięśniowo-powięziową, tymi wszystkimi więzadłami, które również wchodzą w skład mięśni dna miednicy, które później wyjaśnię. Ale też nie chcę zagłębiać się zbytnio w anatomię, tak żeby każdy mógł to wygodnie odebrać i żeby było to jasne, klarowne na co dzień. Zatem, czym są mięśnie dna miednicy? Gdzie one właściwie się znajdują? Do czego nam służą? I po co? Po co one właściwie nam?
Mięśnie dna miednicy są szalenie istotnymi, można powiedzieć podstawowymi mięśniami w organizmie człowieka. Zamykają naszą miednicę od dołu, która w konstrukcji kostnej jest otoczona właściwie bardziej na boki zewnętrznie. Od dołu jest otwarty kanał. Wszystkie narządy wewnętrzne, całe trzewia, jama brzuszna schodzą do dołu poprzez grawitację, są jakby opuszczane, opadają delikatnie. One mają między sobą więzadła, które odpowiadają za utrzymanie ich w stałym punkcie. Niemniej jednak z wysiłkiem fizycznym, z aktywnością, z oddechem, z różnymi porywczymi ruchami, narządy wewnętrzne pracują zarówno względem siebie, jak i w całej tłoczni brzusznej, góra, dół, na boki, mają tą możliwość. I teraz co się dzieje, gdy one schodzą do dołu? Delikatnie napierają na mięśnie dna miednicy, zwiększają delikatnie ciśnienie. Jeżeli ta struktura dolna, mięśnie naszego krocza są niewydolne, a dzieje się to niestety coraz częściej, z mojej obserwacji wynika i ze współpracy z podopiecznymi, że zaniedbujemy ten temat, jest niejakim tematem tabu, jest spychanym na drugi plan, lampka jest zgaszona. Oświetlane są tematy powierzchowne. Dobrze, jak dobrze wyglądać, postawa ciała, sylwetka. To jest takie do uchwycenia, łapiące. Natomiast co z naszą podstawą? Jeżeli podstawa nie jest prawidłowo działająca, to jak ma powierzchowna warstwa, jak i wierzchołek, działać należycie? No niestety tak to nie działa. Jestem zwolenniczką podejścia, że lepiej zapobiegać niż leczyć. To teraz pytanie, jaka jest prewencja, jaka powinna być higiena mięśni dna miednicy? Przede wszystkim jest to uświadomienie. Jeżeli już świadomość swoją kierujemy na te mięśnie dna miednicy, jeżeli wiemy, gdzie one są, jaka jest ich rola, funkcja, jak one pracują, jak powinny działać i współgrać generalnie z każdą czynnością życiową, to już jest połowa sukcesu. Punkt pierwszy – uświadomienie. Punkt drugi, szalenie istotny, właściwie kluczowy we współczesnych czasach, to jest prawidłowa postawa ciała. O tym był już nagrany materiał, więc przekieruję Cię na koniec, czy też w linku poniżej możesz zerknąć na ten film, jak powinna wyglądać optymalna postawa ciała. W skrócie tutaj, o co chodzi? Jeżeli przesadnie wysuwam środek ciężkości do przodu, opadają narządy wewnętrzne, wysuwają się, no to napieranie na to dno miednicy jest znacznie większe i dochodzi do wielu dysfunkcji. Więc jeżeli dbasz o ergonomiczne ustawienie ciała, autoelongację, czyli wydłużanie kręgosłupa do góry, odciążanie tych narządów wewnętrznych, odciążanie dna miednicy, to wszystko powinno działać prawidłowo. Kolejny punkt, trzeci, bardzo prowizoryczny, taki życiowy, to jest niewygodne ubranie. Co mam na myśli? Zbyt ciasne ściskanie pasa brzucha całej miednicy. W przypadku kobiet często taka paranoja jest, że stosują jeszcze niektóre te gorsety ściskające, by talia lepiej wyglądała. Jest to totalnie niezdrowe i do usunięcia. Tak samo nadmierne ściskanie pasa paskiem, po prostu skurcz przesadny, jakby zewnętrzny ścisk tych narządów. Ważne jest luźne ubranie, dlatego luz w miednicy. Nie nadmierny luz, ale swoboda. Punkt czwarty. Korzystanie z toalety. Bardzo życiowy temat i znowu tak trochę nie sposób o nim mówić, ale dlaczego? Ile razy dziennie korzystamy z toalety? Jesteśmy w niej poprzez mikcję czy defekację co najmniej ponad 10 razy dziennie. Policz sobie, nawet sprawdź z ciekawości. I teraz 10 razy dziennie razy 365. Cały łańcuch już tu idzie zależności. No i efekt końcowy właśnie w tej wydajności, wydolności funkcjonowania mięśni dna miednicy się ukazuje. No więc pytanie, jak jest u Ciebie? Jak to czujesz? O co chodzi z tą toaletą? Przede wszystkim, punkt pierwszy. Nie napieramy przy mikcji.
przy oddawaniu moczu po prostu siadasz na toaletę, relaksujesz się i wszystko powinno się rozluźniać, robić przestrzeń, relaksować. Czyli chodzi o to, by nie siadać na toalecie i nadmiernie napierać na pęcherz, na cewkę moczową, tylko się rozluźnić i wraz z rozluźnieniem automatycznie samoistnie, dzięki też grawitacji, rozluźnieniu całego układu przywspółczulnego, oddajemy mocz. A jak jest w rzeczywistości, bardzo często w przerwie w pracy, w pośpiechu, biegniemy do toalety, załatwiamy się, siadamy, napieramy, ściskamy, na sam koniec jeszcze dociskamy, aby na pewno nic nie zostało. No i obciążamy, ile razy dziennie obciążamy tą naszą miednicę. Tu zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn jest dokładnie ta sama zasada. Przy defekacji jest trochę inaczej, bo ścisk, skurcze, napieranie powinien wystąpić jako pierwszy, ale później już wszystko dzieje się samoistnie. Pozwólmy działać perystaltyce jelit. Relaksacja, moi drodzy, rozluźnianie, luzowanie. Co jeszcze istotne w korzystaniu z toalety? Kąty. Jakie kąty? Ano kąty między tłowiem a udami i podudziem, ale najistotniejszy jest ten kąt między tłowiem a udami, gdy siedzisz na toalecie. Niestety one są tak zaprojektowane w tym momencie, że siedzimy właściwie w kącie prostym, a to bardzo niedobrze, bo końcowy odcinek układu pokarmowego jest podwijany do góry, no i wtedy niestety, ale z biomechanicznego znowu punktu widzenia ten proces jest utrudniony. Bardzo często borykają się ludzie z problemami takimi jak zaparcia, problemy właśnie z defekacją, bóle w odcinku odbytnicy czy końca odcinka trawiennego. Hemoroidy, nadmierne napieranie mężczyźni, kobiety, to nas dotyczy. Czy też może dotyczyć, oby lepiej nie. Więc co jest istotne, jak to zrobić, jak powinno być ergonomicznie? Mamy teraz wymyślone takie podstawki pod nogi, może to być kosz, może to być półka, może to być cokolwiek. Po prostu siadając na toalecie, twoje stopy powinny być podstawione na czymś, by kąt między, czyli tak podudzia sobie niemalże prostopadle, ustawione względem podłoża, mogą być pod kątem troszeczkę, natomiast najistotniejsze jest udo i tłów. Czy jeżeli udo z tłowiem zachowuje kąt ostry, no to wówczas końcowy odcinek układu pokarmowego bezpośrednio pada do dołu, dzięki czemu ta defekacja jest dużo prostsza, niezaburzona. Już od dawien dawna, czy też są takie ludy, czy też są miejsca na świecie, gdzie nie ma toalety podniesionej, niejakiego tronu, tylko jest zwyczajnie dziura w podłodze, nakłócąco się wydala. I to jest najzdrowsze. Warto oświetlić jeszcze temat spożywania nadmiernej ilości diuretyków u osoby z nadciśnieniem. Bardzo często jest to zalecane. Osoby, które spożywają nadmierną ilość kawy, kofeiny, teiny, różnych substancji pobudzających potrzebę oddania moczu, no to zwiększamy ten proces korzystania z toalety i też nadużywamy w pewnym stopniu te mięśnie, więc też tutaj do tych osób szczególna uwaga na wzmacnianie tych mięśni na miednicy. Co jest jeszcze bardzo istotne z anatomicznego punktu widzenia, w przypadku osób na przykład trenujących, aktywnych, dbających o swoją formę, dużo dźwigających, mających też pracę fizyczną, co jest istotne, o co należy dbać? Z anatomicznego punktu widzenia, cała tłocznia brzuszna, cały ten cylinder, niejaka zbroja, która powinna otaczać nasz cały pas, naszą talię, to są następujące struktury. Od tyłu mięsień wielodzielny, od przodu, od boków, generalnie jak cylinder działający niczym pas, to jest mięsień poprzeczny brzucha.
przepona od góry zamyka nam ten cylinder, natomiast od dołu, często zapominane, ale jest to podstawa, zauważcie, to są mięśnie dna miednicy. I jeżeli pomijane one są w trenowaniu, w uświadamianiu, generalnie w działaniu, no to niestety do dołu całe ciśnienie jest przesadnie zrzucane, szczególnie w dźwiganiu, na przykład często u mężczyzn. Brak tego łańcucha, tego ogniwa w łańcuchu może przyczyniać się z dysfunkcjami na przyszłość. Więc szalenie istotne, by to zrozumieć, pracę, synergię mięśniową. Od góry przepona górna, od dołu przepona dolna, mięśnie dna miednicy, mięsień poprzeczny brzucha i od tyłu mięsień wielodzielny. To wszystko współgra ze sobą i jeżeli któreś z ogniw nie działa prawidłowo, no to nadmiernie pracować, nadrabiać musi inne. I pytanie, czy nie są to w Twoim przypadku mięśnie dna miednicy właśnie? Kluczowym będzie nauczenie się prawidłowego wzorca oddechowego i praktykowania go, by przeszedł, przekształcił się w nawyk, dzięki czemu wraz z wydechem nasze dno miednicy będzie zabezpieczone, kontrolowane, wzmacniane. Mieć na uwadze to, że przy każdym dźwiganiu, sięganiu, chwytaniu, nadmiernym napięciu mięśni brzucha, również to dno miednicy trzeba nauczyć się aktywować, więc tutaj też ukłon do panów dźwigających na siłowniach, ale i do kobiet, przecież coraz ich więcej. Więc super, że to się równoważy, ale drogie kobiety, miejcie na uwadze to, że ten jeden dodatkowy otwór, jak i szersza miednica powinna przykuwać naszą uwagę do tego, by dbać o ten środek bardziej. Jest jeszcze bardzo istotny, trochę dla mnie kontrowersyjny punkt. Mianowicie kobiety, które pragną szybkich rozwiązań, instant, na tu i teraz, udające się na różnego rodzaju zabiegi, czy też no, po prostu chcące zadbać o komfort swój psychiczny i o w swoim odczuciu lepszy wygląd, no to też niestety poddają się różnym, przeróżnym zabiegom w obrębie miednicy. Medycyna współcześnie estetyczna również idzie naprzeciw i super, że to robi, ale najnowsze nawet badania mówią, że wszelkie zabiegi usprawniające, poprawiające, czy plastry podtrzymujące, aplikowane, czy to wszelkiego rodzaju plastyka warg sromowych na przykład, to jest szalenie istotne, żeby mieć na uwadze, że doszło do pewnego rodzaju ingerencji w strukturę, w tkankę i musimy to wspierać. Najnowsze badania mówią, że nawet po takich zabiegach problem taki jak nietrzymanie moczu, bo to jest częste zjawisko, jak i przyjmowane leki, że działa to na 50%. Kolejna 50%, jak nie więcej, jest do wypracowania właśnie ćwiczeniami. Więc nawet jeżeli jesteś już po zabiegu i nie ma efektu, to oznacza, że zaburzony jest ogniwo w tym łańcuchu, świadomość ćwiczenia. Także nie ma magicznej pigułki, nie ma magicznego rozwiązania na pstryknięcie palcami czy udanie się na zabieg, które będzie 100% efektywne. Najbardziej skuteczna, najbardziej efektywna metoda uwzględniona przez wiele badań, uwzględniana też przez moją obserwację, to są ćwiczenia, jest to trening mięśni dna miednicy. Jak często, jak gęsto. Najlepiej im częściej, tym lepiej. Ale co jest najistotniejsze, żeby uświadomić sobie, że te mięśnie powinny działać w skurczu i rozkurczu. Nie chodzi o to, by je przebodźcować nadmiernym treningiem i nadmierną pracą, bo możemy nabawić się wtedy dysfunkcji nadmiernego napięcia. Chodzi o to, by to grało w harmonii, współgrało, by czuć właśnie połączenie ze swoją podstawą. Jest powiedziane, że efektywny trening mięśni dna miednicy to taki, który po miesiącu pokaże już wielką zmianę i żeby go osiągnąć, żeby ten efekt uzyskać, należy wykonać 300 powtórzeń dziennie.
danego ćwiczenia. Jest ogrom ćwiczeń na mięśnie dna miednicy. Jest mój kurs, który pokazuje wiele z nich, też do niego zachęcam, link poniżej. Albo zrób to w swoim zakresie, skontaktuj się z jakimś trenerem medycznym świadomym i pracującym na dnie miednicy, czy też z fizjoterapeutką uroginekologiczną. Szalenie istotna, nowa taka gałąź, może już nie nowa, ale wciąż cicha w świecie fizjoterapii. To są kierunki i to są rozwiązania. Zatem podsumujmy, kogo mogą zainteresować mięśnie dna miednicy. Powinny każdego, ale kogo mogą? Jeżeli tu jesteś, to znaczy, że Cię interesują, że znaczy, że coś z tego materiału jest Ci potrzebne i mam nadzieję, że właśnie trafiło w tym momencie, trafiło wiele materiału cennego właśnie w uświadomienie. Kogo mogą zainteresować? Wszystkie osoby, które pragną być sprawne. Wszystkie osoby, które pragną mieć dobry wygląd brzucha, talii. Te mięśnie są za to właśnie odpowiedzialne. Mało osób o tym wie. To nie klasyczne brzuszki i kształtowanie mięśni powierzchownych, sześciopaka, ale mięśni głębokich, dzięki czemu cała struktura się poprawia. Wszystkie osoby, które chcą zwiększyć swoją jakby efektywność nawet w treningach, czy to siłowych, czy jakichkolwiek innych, wówczas to dno miednicy jest potężnym dźwigiem, potężnym narzędziem do wzmacniania całej tłoczni brzusznej, niejaki core, czy cały korpus mięśniowy, gorset działający. Wszystkie osoby pragnące poprawić swoje odczucia z życia intymnego, chcące zachować je jak najdłużej, to również one. Wszystkie osoby już borykające się z problemami, z przykrościami, jak nietrzymanie moczu, wypadanie narządów, obniżenie narządów, nietrzymanie gazów, problemy z perystaltyką jelit, zaparcia, regularnie powtarzający się kaszel, katar, bóle z odcinka lędźwiowego, bóle z odcinka krzyżowego, bóle z okolicy pachwin, uczucie napierania, dyskomfortu w miednicy. U mężczyzn problemy z erekcją, problemy z gruczołem prostaty, również bóle w okolicy miednicy, nadmierny stres, ścisk kumulowany właśnie w naszym centrum. Materiał, myślę, obfity, dosyć tłusty w treści. Mam nadzieję, że przekażesz go dalej. Niech korzysta z tego więcej osób. Budźmy świadomość i zmieniajmy swoje funkcjonowanie na lepsze. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że już dokonaliście subskrypcji, a jeżeli jeszcze nie, to jest teraz idealny do tego moment, by kolejne treści i materiały Wam nie umknęły. Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz za odzew, za każdy komentarz, każdego lajka, każdą subskrypcję. Dzięki temu mogę rozszerzać swoje skrzydła i lecieć, mam nadzieję, wyżej, obszerniej. Dziękuję raz jeszcze, pięknego dnia i aktywujcie swoje mięśnie dna miednicy.